Dzisiaj, kochani, powieść oparta na prawdziwych wydarzeniach historycznych oraz na działalności samozwańczego łowcy czarownic. Brzmi fascynująco, brzmi mrocznie. Zabieram Was dzisiaj do Manning Tree. Hej, hej, moi drodzy, w ten cudny październikowy dzień wita Was Olga z Wielkiego Buka. Maleficium z łaciny. Zbrodnia, przestępstwo. Złośliwe szkody czynione przez czarownice, którym przypisywano dokuczliwe robienie na przekór szkód, jak sprowadzanie chorób na ludzi i zwierzęta, zaczarowanie bydła i inne krzywdy. Zabieram Was dzisiaj do Manning Tree w hrabstwie Essex w Wielkiej Brytanii. Czas to XVII wiek, czas polowania na czarownice, czas krwawych procesów, czas krwawych żniw. To właśnie tam, to właśnie wtedy pojawił się samozwańczy łowca czarownic. Niejaki Matthew Hopkins. Człowiek nieustępliwy w swojej walce z diabłem. Szacuje się, że skazał na śmierć około 200 osób, oskarżając ich o czary, o maleficjum. Nic jednak nie dzieje się bez przyczyny, co pokazuje nam debiutancka powieść brytyjskiej poetki A.K. Blakemore, Wiedźmy z Manning Tree, którą recenzuję dzisiaj dla Was we współpracy z wydawnictwem Mowa. To jest powieść z pogranicza gatunków. Literatura piękna, nakrapiana grozą w równie pięknym, nastrojowym przekładzie Urszuli Gardner. Z pijackiego zamyślenia wyrywa go krzyk i huk. W pośpiechu, chowając w spodnie to, co przed chwilą wyciągnął z rozporka, zatacza się do tyłu i potyka o własną laskę. Na ścieżce przed sobą, tej, która biegnie od domu Beldam West, dostrzega widmo, łkające i zawodzące coraz ciszej w miarę zagłębiania się w las porastający wzgórze. John postanawia, że gdy już uwali się na łóżku, opowie swojej żonie o tym, co zobaczył. Aczkolwiek może być pewien, że okaże się mniej skwapliwa, aniżeli on, dać wiarę w pozagrobowe pochodzenie zjawy. Wszyscy bowiem wiedzą, że w noc z piątku na sobotę odbywają się czarcie msze. Wszyscy bowiem wiedzą. Od tego właśnie pijackiego zwidu rozpoczyna się ta tragiczna opowieść. Od młodziutkiej, zapłakanej Rebeki West, która o zmierzchu wybiega zapłakana z domu, by w oczach swojego sąsiada stać się duchem zjawą, samym diabłem. Być może nic by z tego nie wynikło, gdyby nie nowy mieszkaniec okolic Manning Tree. Niejaki Matthew Hopkins. Matthew Hopkins, samozwańczy łowca czarownic, który pośród mieszkańców odnajdzie bardzo podatny grunt na swoje nauki, na swoje poczynania. Dla Rebeki, dla jej matki Beldam, dla innych kobiet z okolicy i sąsiedztwa zaczyna się ten najstraszniejszy czas. Zaczyna rodzić się zazdrość, zaczyna rodzić się strach. Matthew Hopkins jedzie stępa przez pole o świcie i spostrzega w trawie czarne pióro, lśniące i doskonałe. Matthew Hopkins podejmuje gości. Matthew Hopkins objaśnia. Matthew Hopkins prowadzi dyskurs, a najznaczniejsze samouki w okolicy spijają z jego ust każde słowo, każdą mądrość głoszonej przezeń radosnej teologii. Matthew Hopkins, samozwańczy łowca czarownic. Kim był? Skąd się wziął? A.K. Blakemore w Wiedźmach z Manning Tree udowadnia, że nic i nikt nie bierze się z próżni. Hopkins bowiem był jednym z głosów swoich czasów, jednym z wielu, którzy podążali ścieżką zapoczątkowaną kilka dekad wcześniej przez króla Jakuba I Stuarta. Jakub I Stuart fascynował się demonologią, okultyzmem, czarostwem. Natomiast ze swoich fascynacji wykluł księgę poświęconą właśnie demonologii, jak i radzeniem sobie z czarownicami. I oczywiście z rozpoznawaniem czarownic. To właśnie za jego czasów powstały prawa, które pozwalały skazywać posądzonych o czary na tortury i na śmierć. Matthew Hopkins pojawił się nieco później, operował jednak na bardzo podatnym gruncie. Jego działalność bowiem przypadła na okres angielskiej wojny domowej. Na angielskich ziemiach wtedy zapanował zresztą chaos religijny i zaczęła rodzić się podejrzliwość. Nastał czas kryzysu, czas głodu, czas tej największej niepewności. Czas, gdy w pomniejszych miastach, miasteczkach, wsiach kobiety, dzieci i starcy zostawali sami, mężczyźni natomiast ruszali do walki.
przynajmniej większość z nich. Matthew Hopkins na wojnę iść nie mógł podobno ze względu na swój stan zdrowia. Według archiwów był synem purytańskiego duchownego, wychowanego właśnie w purytańskich wartościach i to nie jest tutaj przypadek, to jest bardzo ważny fakt. Był nieudolnym prawnikiem, który po prostu wykorzystał swój moment, by stać się generalnym łowcą czarownic. W Manning Tree pojawił się, kiedy miał mniej więcej około 25 lat. I to tam utwierdził się w przekonaniu, że chce walczyć z ciemnością. Utwierdził się w przekonaniu, że chce zwalczać sprawki diabła. I to na tamtych właśnie kobietach, skazanych przez niego na czary, testował swoje makabryczne praktyki. W Wiedźmach z Manning Tree spoglądamy na Hopkinsa oczami jednej z jego przyszłych ofiar. To jej myśli śledzimy, to z jej oczu spoglądamy na całą sytuację, ani przez moment nie mamy wątpliwości, w jakim kierunku wszystko zmierza. Podążając za dostępną dokumentacją historyczną, za archiwami, za relacjami z procesów z Manning Tree i z okolic Essexu, A.K. Blakemore pokazuje po prostu jedno z wielu XVII-wiecznych ówczesnych miasteczek. Jego mieszkańcy, podobnie zresztą jak mieszkańcy wielu miejsc właśnie tamtego okresu historycznego, oni po prostu nie wytrzymali presji. Wyszły na jaw dawne zatargi, skrywane zazdrości, potoczyły się oskarżenia. Jego charyzma natomiast i zażartość, no zrobiły tutaj swoje. On sam przecież był nikim, a żeby zaistnieć i istnieć w ogóle, no potrzebował ludzi, potrzebował wiary. Potrzebował wiary w jego własne słowa, a on słowami, słuchajcie, potrafił obracać. Wiedźmy z Manning Tree, A.K. Blakemore, to jest fascynujący kawał literatury pięknej, nakrapianej grozą. To wycinek okrutnej, prawdziwej historii, oplecionej fabułą. Nie jest to lektura lekka. Język często jest poetycki, zresztą A.K. Blakemore jest właśnie poetką, jednak to właśnie ten język i tłumaczenie zresztą wprowadza nas w nastrój, w klimat tej opowieści, również w klimat epoki. A.K. Blakemore pozwala nam zajrzeć głębiej, spojrzeć na wszystko szerzej. Pozwala nam zatopić się w opowieści. To nie jest całkowite i to nie jest pełne oczywiście przeniesienie prawdziwej historii do świata fikcji literackiej. A.K. Blakemore, słuchajcie, jednak czerpie ze źródeł historycznych. Ona czasami cytuje nawet źródła, daje nam również odniesienia, dzięki czemu sami możemy poznać i ocenić sytuację. To jest bardzo konkretny wycinek historii, bardzo konkretna epoka historyczna. Tutaj wszystko się liczy. A jednocześnie, co najważniejsze, Wiedźmy z Manning Tree to jest piękna opowieść o złu. O złu, które nie operuje w próżni. To opowieść o ofiarach, które tutaj odzyskują swój głos. To również jest opowieść o historii, która lubi się powtarzać. Razem z wydawnictwem Mowa mamy dla Was Wiedźmy z Manning Tree w jednym egzemplarzu do wygrania w naszym konkursie. Pytanie natomiast brzmi, która z opowieści historycznych, może to być film, serial, książka, może to być seria, może to być gra, komiks do wyboru do koloru, jest właśnie taką historyczną opowieścią, którą polecacie, zarówno mi, jak i sobie nawzajem. Swoje odpowiedzi wpisujcie w komentarzach pod filmem. Konkurs trwa przez tydzień, potem wybiorę jednego zwycięzcę, wyniki pojawią się i w opisie pod filmem, i w poście dedykowanym na społecznościach YouTube. Powiem Wam tak, Wiedźmy z Manning Tree robią wrażenie. Robią wrażenie przede wszystkim uchwyceniem ducha epoki. A.K. Blakemore pokazuje nam, że zło właśnie nie operuje w próżni. To jest moim zdaniem taka najważniejsza lekcja, jaką można wyciągnąć z tej powieści. To znaczy, Matthew Hopkins nie zostałby łowcą czarownic, gdyby nie ten podatny grunt, na jaki trafił. Angielska wojna domowa, głód, chaos religijny, walka katolików z purytanami. To wszystko się tam zaczyna, kotłuje. Ludzie się boją, ludzie czują niepokój, ludzie są niepewni, ludzie głodują, pojawiają się choroby, pojawia się śmierć. A co za tym idzie? No, ten grunt nasiąka. Nasiąka właśnie i nienawiścią, i zazdrością, i zawiścią. I tutaj właśnie Matthew Hopkins odnalazł ten swój moment. I ten moment opisuje A.K. Blakemore. Obserwujemy tę historię z perspektywy Rebecky West. To jest młodziutka dziewczyna, której zresztą relacje i jej spowiedź można znaleźć w internecie. A.K. Blakemore postanowiła wykorzystać w
właśnie słowa Rebeki do opowiedzenia części tej historii. Oczywiście je uwspółcześniła, jednak jeżeli jesteście zainteresowani, to możecie znaleźć właśnie tę spowiedź w internecie. Wszystkie te bohaterki, które się pojawiają, one również pojawiają się w archiwach historycznych. Ta historia napisana jest z pomysłem, napisana jest w taki poetycki sposób. A.K. Blakemore zachowuje właśnie to swoje poetyckie dziedzictwo i pokazuje nam właśnie, no oddaje tym samym tego ducha epoki. My się przenosimy do tego XVII wieku. My się, słuchajcie, przenosimy do Manning Tree, przenosimy się w okolice Manning Tree. Obserwujemy całą tę sytuację i widzimy, że to wszystko nie wzięło się znikąd. To się wzięło bardzo konkretnie, skądś. I to jest właśnie ten moment historyczny, to jest ta epoka i to doskonale oddała A.K. Blakemore. Chciałabym Was ogromnie zachęcić do czytania Wiedź z Manning Tree, chociażby właśnie również w kontekście historycznym, takiej ciekawostki historycznej również, ale oczywiście jest to piękna opowieść właśnie również o kobietach, o ofiarach, które tutaj właśnie odzyskały jeszcze raz swój głos. Można odnaleźć właśnie to podobieństwo również do procesów w Salem, już zza oceanu. Tutaj mamy również te same konteksty. Tak jak powiedziałam, ogromnie Was zachęcam. Możecie o Wiedźmach z Manning Tree poczytać również na blogu Wielkiego Buka, do czego ogromnie Was zachęcam, a my widzimy się niebawem. Do zobaczenia. Pa, pa! A jeśli jeszcze tutaj jesteście, to zapraszam Was do śledzenia tego kanału. To jest Wielki Buk, kanał literacki, kanał książkowy o literaturze i książkach właśnie. Zapraszam Was do śledzenia, do nadrabiania, rozgoście się, możecie również subskrybować ten kanał. Do zobaczenia!